Oficer i szpieg to najnowszy film Romana Polańskiego. Film, który miał świetne otwarcie we Francji. 500 000 widzów w ciągu pierwszego weekendu. To jak na Romana Polańskiego we Francji chyba rekord, albo w każdym razie jeden z jego najlepszych wyników, a więc film komercyjnie mający sukces, na pewno we Francji. Film nagrodzony na festiwalu w Wenecji, mimo że był tam wcześniej oprotestowany ze względu na osobę reżysera i na jego prywatną historię. Dzisiaj pozostanę poza tą sprawą i postaram się opowiedzieć o filmie i o przedstawianej w filmie historii Dreyfusa, oficera francuskiego, w oderwaniu prawie całkowitym od osobistych perypetii Romana Polańskiego, mimo że ten ostatni w jednym z wywiadów promujących film powiedział, że realizując film czuł się trochę jak Dreyfus, czyli że ta sprawa przypominała mu sprawę jego własną, czyli niesłusznie oskarżonego. No i tu nie chcę się zagłębiać w szczegóły wyjaśnień Polańskiego. Jeśli Państwo chcą, proszę poszukać jego wywiadów i posłuchać jego argumentów. Naprawdę chcę się dzisiaj skupić na filmie, tym bardziej, że mam dla Państwa, wydaje mi się, dosyć oryginalną propozycję zobaczenia tego filmu w wyjątkowym kontekście. Kontekście, który zbuduje dużo ciekawszy odbiór i dużo pozostawi dużo ciekawszy obraz tej całej historii w Państwa świadomości. Więc proszę wysłuchać tej recenzji nie tylko jako recenzji filmu, ale także jako pewnego pomysłu na to, jak ten film obejrzeć, żeby mieć z niego jak najwięcej. Zabrzmiało trochę tajemniczo, tak miało zabrzmieć. Na początek oczywiście gong. Tak się zaczyna wideorecenzja filmu Oficer i szpieg Romana Polańskiego. Historia przedstawiona w tym filmie to jest historia prawdziwa, historia, którą żyła Francja i którą żyła cała Europa pod koniec XIX wieku. Ona się rozgrywała między 1894 a 98 mniej więcej rokiem. I dotyczyła historii oficera armii francuskiej Dreyfusa, Alfreda Dreyfusa, proszę go nie mylić z Richardem Dreyfusem, aktorem amerykańskim, Alfreda Dreyfusa, który został oskarżony o działanie na rzecz Niemiec, a więc o działanie szpiegowskie, o to, że napisał list, w którym przechwycono ten list, w którym zdradza pewne tajemnice armii francuskiej nieprzyjacielowi. No i wytoczono mu proces poważny, zakończony bardzo surowym wyrokiem zesłania do obozu karnego na wyspę na terenie Gujany, bardzo okrutne miejsce odosobnienia. Tylko że wkrótce potem okazało się, że te zarzuty wobec Dreyfusa były oparte na pomyłce, były nieprawdziwe i to nawet nie były nieprawdziwe dlatego, że celowo próbowano go wrobić, tylko wynikały z pomyłki wysokiego oficera śledczego, który źle zinterpretował fakty i który przypisał ten list Dreyfusowi, mimo że kto inny był jego autorem, niejaki Esterhazy. To się potem okazało. Ale sprawa wydaje się prosta. No należy ją wtedy Dreyfusa uniewinnić i powiedzieć, przepraszamy, to była pomyłka. Ale nie w tym przypadku, ponieważ w tym takim bardzo pochopnym i szybkim oskarżeniu Dreyfusa chodziło nie tylko o ten list jemu przypisany, ale chodziło także o fakt, że on był pochodzenia żydowskiego. I fakt, że był pochodzenia żydowskiego, właściwie spowodował tę szybkość i pochopność oskarżenia, że skoro Żyd, no to na pewno nasz wróg, to na pewno zdrajca, to na pewno
ktoś niepewny, no, komu nie można wierzyć. Czyli krótko mówiąc, to był antysemityzm. Antysemityzm w czystym wydaniu. Ale nie dość tego. Kiedy już się okazało, że ten oficer śledczy francuski popełnił błąd, był ciężko chory, był w trzeciej fazie syfilisa, która już naprawdę utrudnia i uniemożliwia normalną pracę syfilisu, chyba powinienem powiedzieć. No, w każdym razie cierpiał na chorobę wówczas bardzo popularną, syfilis, chorobę przenoszoną drogą płciową. Stanisław Wyspiański zmarł na tę chorobę. Mniej więcej to był ten sam okres i też się zaraził w Paryżu. Paryż to było wtedy niebezpieczne pod tym względem miasto, tak a propos. No więc ta trzecia faza choroby, jaką jest syfilis, wpływa także na sposób odbioru świata, na pewne rozdrażnienie, na zakłócenie psychiki, na zakłócenie możliwości rozpoznawania prawdy. Popełnił błąd, nie chciał się z niego wycofać. To też jeszcze byłoby zrozumiałe. Najgorsze było to, że kiedy już wszystko wyjaśniono i kiedy już wiadomo, że zdrajcą był Esterházy, a nie Dreyfus, i ponownie postawiono Dreyfusa przed sądem, to go ponownie skazano, ponieważ te ciągle nie dawano do końca wiary temu, że on był całkowicie niewinny, no bo jednak Żyd. I wtedy wystąpił Emil Zola, wybitny pisarz francuski, ze słynnym artykułem opublikowanym na pierwszych stronach gazet J'accuse, czyli oskarżam nasze państwo, oskarżam prezydenta, oskarżam kraj, w którym żyję, o to, że w nim panuje hipokryzja polityczna, ale przede wszystkim antysemityzm. Że ten antysemityzm po prostu uniemożliwia racjonalne myślenie. I jaki był wtedy skutek protestu Emila Zoli? Otóż i jemu wytoczono proces i jego skazano na rok więzienia. A potem, kiedy wyszedł już z tego więzienia po kolejnych 3 latach, w niewyjaśnionych okolicznościach Emil Zola zmarł. Podobno dlatego, że piecyk gazowy był zepsuty i że się zatruł gazem. Podobno, bo to do końca nie zostało wyjaśnione. Został zakwalifikowany jako przeciwnik kraju. Komu najbardziej zależało na tym, żeby Dreyfusa skazać, nawet wtedy, kiedy się okazywało, że owszem jest pochodzenia żydowskiego, ale nie jest zdrajcą? Otóż konserwatystom francuskim, nacjonalistom i klerowi. To oni byli najbardziej przeciwni Dreyfusowi, to oni dążyli do tego, żeby go nie ułaskawić, żeby nawet jeśli nie jest winny, to żeby tego nie przyznać. O tym jest film Romana Polańskiego. Musiałem tę historię opowiedzieć, bo gdyby Państwo jej nie znali w ogóle, albo znali ją nieszczegółowo, no to wtedy może musiałbym po prostu opowiadać film, a w ten sposób znają Państwo historię, no jak to wyglądało naprawdę. I proszę uwierzyć mi, że film opowiada tę historię bardzo uczciwie, bardzo szczegółowo, że to jest film, w którym wykładane są racje. Film przede wszystkim męski, bo środowisko najpierw wojskowe, potem prawnicze, sami mężczyźni. Więc mamy końcówkę XIX wieku, Paryż, męski świat rozmawiających ze sobą mężczyzn będących albo w służbie państwa, albo w służbie armii, więc ciągle pojawia się słowo honor, ciągle pojawia się słowo prawda, ciągle pojawiają się jakieś wielkie idee, którym trzeba być wiernym, jakieś zasady, których trzeba dochowywać, a jednocześnie widzimy, że te zasady są łamane,
że wierność idei jest tylko powierzchowna, że tak naprawdę panuje hipokryzja. Ten film jest takim samym oskarżeniem jak artykuł Emila Zoli J'accuse. Tyle, że za ten film Polański dostał nagrodę na festiwalu w Wenecji, a Zola dostał wyrok. Tak się czasy zmieniły. Polański zrealizował ten film precyzyjnie, oddając i bardzo starając się, żeby oddać szczegóły tamtego czasu, jak wyglądali ludzie, jak byli ubrani, jak się zachowywali, jak wyglądał Paryż. To wszystko jest co prawda w formie kameralnej, bo to są przede wszystkim rozmowy, ale jednak z wielką pieczołowitością oddane po to, żeby nasza wyobraźnia działała. Uczciwie mówię tym wszystkim, którzy deklarują, że chodzą do kina po to, żeby zapomnieć o rzeczywistości, żeby się pobawić, że kino to jest entertainment, to jest rozrywka, to jest fantazja, to są różne przygody. Tym wszystkim odradzam ten film. Ten film nie jest przygodą i nie jest ucieczką ze świata, w którym żyjemy, bo on co prawda opowiada o historii sprzed ponad wieku, ale opowiada w taki sposób, że ta historia wydaje się jakby wzięta z naszej rzeczywistości, jakby wzięta z naszego czasu. A więc miłośnicy przygody to nie ten adres. Tutaj jest tylko jedna kobieta, która gra, to jest Emmanuelle Seigner, żona Romana Polańskiego. Gra zresztą kochankę głównego śledczego, pułkownika Picarda, którego gra Jean Dujardin. Znakomicie zresztą gra. I Dreyfusa z kolei, tego oskarżonego oficera, gra Louis Garel. Też bardzo, bardzo dobrze, choć bardzo zaskakująco. I to jest wszystko zagrane. Te role są zagrane, mówię o męskich rolach, tak wytrawnie. Wytrawnie, tak jak wino jest wytrawne, że w tym nie ma ani odrobiny słodyczy wdzięku, lekkości, to wszystko jest takie suche, można tak powiedzieć, takie suche myślowo, ekspresyjnie, suche powietrze, suche teksty, suche myśli, w tym nie ma namiętności, w tym nie ma miłości, do ojczyzny też nie. Jest obowiązek, to jest suchy film. I jest ta Emmanuelle Seigner, która mogłaby być przyprawą, bo jest kochanką w końcu śledczego, ale nie wiem, jak to powiedzieć, ona źle gra. Ona źle gra, ale nie dość tego, że źle gra, to mam wrażenie, że Polański w ogóle puścił tę rolę. Są takie sceny, kiedy czuję to, jakbym był tam na planie, że ona kończy tekst, kończy swoją kwestię i jeszcze kamera jest włączona, a ona siedzi i nie wie, co zrobić ze sobą. I potrzebowałaby jakiejś pomocy od reżysera, który by jej powiedział, poradził, poddał coś, ale reżyser jest odwrócony w inną stronę. W ogóle na nią nie patrzy. W ogóle jej nie reżyseruje. Mam wrażenie, że Emmanuelle Seigner w tym filmie była niereżyserowana. Ona nie jest na tyle wybitną aktorką, żeby sobie dać radę sama. Ona potrzebuje prowadzenia reżysera dosyć mocnego. To taki typ aktorki. Umówmy się, to nie jest Meryl Streep. Szkoda, jak jest jedna rola kobieca w filmie i jest nieudana i ewidentnie jest zlekceważona przez reżysera. Nie wiem, co było tego powodem. To jest taki żal, brak. Ta suchość jest jeszcze bardziej wyczuwalna.
I może właśnie dlatego, i może przez przekorę, teraz chciałem Państwu zaproponować nie inne obejrzenie tego filmu, ale dopełnienie filmu. Przez obejrzenie czegoś jeszcze. Innego filmu, który da spojrzenie na ten sam czas, na Paryż w tym samym czasie, ale od strony kobiet. Zanim jednak to nastąpi, to krótka refleksja osobista dotycząca oficera i szpiega i oskarżenia o antysemityzm. Niektórzy z Państwa, komentując moje wideorecenzje, mówią: a cóż to jest za recenzja? Pan ciągle opowiada jakieś swoje historie, ciągle są jakieś wtręty, anegdoty, coś, co w ogóle nie jest recenzją. No tak, tak jest u mnie. Wideorecenzja Tomasza Raczka na tym polega, że nie jest to normalna recenzja, tylko taka recenzja po mojemu. Po mojemu, to znaczy bardzo, bardzo, bardzo osobiście. Przefiltrowana przeze mnie nie jako krytyka, tylko przefiltrowana przeze mnie jako przez człowieka. Z całą moją historią, ze wszystkimi moimi skojarzeniami. I namawiam Państwa, żeby Państwo oglądali filmy tak, jak ja je oglądam. To znaczy właśnie przefiltrowując przez siebie, przez swoje historie, przez swoje skojarzone wydarzenia, przez swoje wspomnienia. Każdy wtedy obejrzy trochę inny film, ale to obejrzenie będzie dużo ciekawsze i na dużo dłużej zostanie nam w pamięci. Namawiam na taki sposób oglądania i pokazuję, jak to robić w moich wideorecenzjach. Więc teraz będzie skojarzenie z antysemityzmem. Bardzo silnie wybrzmiewa to oskarżenie o antysemityzm. Ono jest bardzo ważne. Wtedy, kiedy widzimy, jak można kogoś skrzywdzić i jak można uprzedzeniem właściwie pokierować sprawy łącznie z wyrokiem sądowym, bo ten wyrok sądowy, jak się okazuje, był oparty nie na faktach, tylko na uprzedzeniach. Owe uprzedzenia są strasznie ważne. I często widzę ludzi dobrze wykształconych, którzy mają w sobie ten wirus antysemityzmu i ten właśnie odruch takiego szukania winy na hasło Żyd. Przypomina mi się sytuacja z mojej szkoły średniej, kiedy uczyła mnie Anna Radziwiłł historii, potem była ministrem edukacji, ale w latach 70. była moją nauczycielką historii w liceum Lelewela i pamiętam, jak po Ziemi Obiecanej pisałem recenzję w gazetce szkolnej i tam coś napisałem właśnie takiego, że Żydzi w tej Łodzi mocno namieszali a propos roli Przoniaka i że Żydzi mieli łatwiej i że Żydzi działali w nieczysty sposób w biznesie. I na korytarzu zgarnęła mnie Radziwiłka, tak mówiliśmy o Annie Radziwiłł, powiedziała: Tomek, chodź. Zabrała mnie do pokoju nauczycielskiego, posadziła przed sobą i powiedziała: Tomek, wstydzę się za to, co napisałeś. To nie jest godne humanisty. A ja chodziłem do klasy humanistycznej i ona mnie uczyła historii właśnie w tej klasie humanistycznej. I powiem ci dlaczego. Ja tam siedziałem przed nią, ona mi przez godzinę opowiadała historię Polski także w kontekście Żydów, może to były 2 godziny. Opowiadała o tym, jak antysemityzm ile razy pojawiał się w polskiej historii, ile razy niszczył i historię, i ludzi, i duszę. I mówił, i powiedziała wreszcie: wiesz, humanista, żeby zasłużyć na to słowo, powinien zawsze umieć wznieść się ponad uprzedzenia i powinien zawsze starać się zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, oświetlić je ze wszystkich stron. I pomyślałem sobie, oglądając dzisiaj oficera i szpiega Polańskiego, że on właśnie to robi, co Radziwiłka radziła robić, że on działa jak humanista i tu jest jego wielka zaleta. Ale też w tym filmie, jak już powiedziałem, jest pewien brak,
I tym brakiem jest brak kobiet. I teraz wracam do możliwości oświetlenia filmu z innej strony poprzez obejrzenie serialu, który jest dostępny na Netflixie, a nazywa się Bazar de la Charité, czyli charytatywny bazar, który odbywa się w okresie świątecznym i on się odbywał w 1897 roku w Paryżu, się odbywał co roku, ale akcja tego serialu rozpoczyna się w 1897 roku, bo to był rok szczególny. Serial oparty jest na faktach. W 1897 wybuchł gigantyczny pożar na tym bazarze w trakcie, kiedy właśnie kupowano różne drabiazgi, większe rzeczy z przeznaczeniem na organizacje charytatywne, kiedy tam przede wszystkim ludzie dobrze zarabiający z wyższych sfer znajdowali się, oddając się właśnie temu charytatywnemu działaniu. Była tam także prezentacja pierwszego kina, kinematografu, pierwszych filmów, tych filmów, co robotnicy wychodzą z fabryki, pociąg wjeżdża na stację, czyli krótko mówiąc, wielka atrakcja przyciągająca tłumy na ten bazar i nagle, on był z drewna, wybucha pożar i to taki pożar, który okazuje się być bardzo okrutny z punktu widzenia ilości ofiar. Było jedno wyjście, nie było wyjść awaryjnych, jedno wąskie wyjście, które w pewnym momencie się zablokowało. Ludzie oczywiście cisnęli się w panice do tego wyjścia i potem, kiedy podsumowywano bilans ofiar w tym pożarze, to się okazało, że nie tylko jest bardzo wysoki, sto kilkadziesiąt osób, ale że to jest sto kilkadziesiąt kobiet. Nie zginęli mężczyźni, chociaż byli tam i mężczyźni, i kobiety. Dlaczego nie zginęli mężczyźni? Dlatego, że byli silniejsi w przepychaniu się do wyjścia. Dlatego, że kobiety były przez tych honorowych. No to pamiętajmy, że to był moment, kiedy jeszcze jeździło się dorożkami, kiedy były cylindry, kiedy panie były w pięknych sukniach, a panowie w surdutach. To był ten czas, kiedy się mówiło ciągle o honorze i o szacunku wobec pani i to się mówiło. Tak się mówiło, ale się inaczej działało, inaczej się żyło, wszyscy się zdradzali na prawo i lewo pomimo rozmowy o honorze, a pomimo mówieniu o szacunku wobec kobiet, to się je uciekając z pożaru po prostu tratowało i kto silniejszy, ten lepszy. Prawo dżungli. Serial wychodzi od tego wydarzenia, a potem opowiada historię kilku kobiet, które albo przeżyły ten pożar bardzo poranione, poparzone, właściwie wyeliminowane z normalnego życia, albo udało się jednej z nich nie być w trakcie pożaru w tym miejscu, bo okłamała męża i właśnie wtedy go zdradzała z kim innym, a okłamała, że tam idzie. Różne były historie tych kobiet i one potem po pożarze trwają. I poznajemy Paryż w tym samym czasie, kiedy odbywała się sprawa Dreyfusa. Tylko ten Paryż, którego nie pokazuje nam Polański. Ten poza salami sądowymi, poza koszarami wojskowymi, poza biurami śledczych wojskowych. Widzimy Paryż prawdziwy, Paryż także z punktu widzenia kobiet, a więc tych, które wychowują dzieci, które się stroją, które spotykają się na balach, które też przeżywają swoje miłości i swoje zdrady i które są najczęściej, a może nie najczęściej, ale bardzo często także ofiarami swoich mężczyzn wykorzystujących przewagę i siłę. Jest to trochę taki film feministyczny, pokazujący
od innej strony ten sam moment. I kiedy obejrzałem Bazar de la Charité po obejrzeniu filmu Polańskiego, to pomyślałem sobie, że ten mój obraz Paryża 1894-98 uległ takiemu utrójwymiarowieniu, stał się przestrzenny. Ja dużo lepiej poczułem się w tym czasie, bo dużo plastyczniej go zobaczyłem. Paryż tamtego momentu. O ile film Polańskiego Oficer i szpieg to jest rodzaj takiego fileta, wyfiletowano nam tamtą historię, odrzucając wszystkie takie obyczajowe dodatki, o tyle ta obyczajowa taka bańka stworzona przez serial Netflixa Bazar de la Charité daje nam po prostu poczucie pełni tamtego życia i pokazuje, że antysemityzm był tylko jedną z chorób tamtego, psychicznych, psychologicznych, intelektualnych tamtego czasu i tamtych pokoleń i że nad wszystkim królowała hipokryzja, zakłamanie, oszukiwanie samych siebie i że z tego gnój powstał wtedy. Gnój, który prowadził aż do I wojny światowej, która ten świat zakończyła. No dziś mamy kolejną cezurę i kolejny gnój wokół nas i rzeczywiście i film Polańskiego i serial Bazar de la Charité bardzo mogą okazać się przydatne w zrozumieniu naszej własnej rzeczywistości. No i teraz pytanie, jak bym ocenił jeden i drugi film? No, Polańskiemu bym przyznał 7 na 10, a za film Bazar de la Charité, no tam nie jest scenariusz tak bardzo dopracowany, koniec pierwszego sezonu troszeczkę się rozpada, chociaż to jest dobrze zrobiony serial przez telewizję francuską dla Netflixa, przyznałbym może 6 na 10, czyli blisko.